chodzi o koncern FCA, to najważniejszą premierą jest oczywiście Giulie. I nie wiem, czy to jest sposób Włochów na to, żeby sprawić, że auto staje się kultowe, zanim się pojawi, ale nawet kiedy pokazali ten samochód 3 miesiące temu, to wciąż nie wiadomo było, jak będzie wyglądał w środku. I dopiero wnętrze pokazano jakiś miesiąc temu. Tak czy inaczej, oto ona, Alfa Romeo Giulia. Alfa Romeo na początek zaserwowała nam topowy wariant, więc kolejne odmiany mogą być mniej imponujące. Przejdźmy jednak do rzeczy. W oczy rzucają się przede wszystkim agresywnie narysowane zderzaki z dodatkowymi nakładkami Active Aero Splitter, specjalne wypełnienie wlotów powietrza, zupełnie nowe klosze lamp oraz tradycyjny grill. Po bokach mamy uwydatnione listwy progowe, bardzo ładne felgi z lekkich stopów, niewielki spoiler na klapę bagażnika, dyfuzor oraz cztery końcówki układu wydechowego. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o widok z tyłu, to ten samochód przypomina mi Maserati. Wnętrze prezentuje się świetnie, choć miłośnicy stonowanych kształtów i stylistyki rodem z Volkswagena mogą być raczej zszokowani. Zegary osadzone w tubach, kubełko fotele, trójramiona sportowa kierownica, szeroki tunel środkowy i minimalna liczba przycisków. To może się podobać. A co znajdziemy pod maską? Do pracy oddelegowano turbodoładowaną jednostkę sześciocylindrową o mocy 510 koni, która pozwoli rozpędzić auto do setki w zaledwie 3,9 sekundy. Standardem będzie napęd na tylną oś, choć w opcji będzie również wersja z napędem na dwie osie. O stoisku Seata mogę opowiedzieć dopiero po odejściu z tego stoiska o ładne 200 metrów, a wynika to z tego, że jest tam taki szalony DJ, który puszcza bardzo głośne piosenki i znacznie dłużej niż zapowiadany przez kolegę z Seata 5 minut. Czekałem 10 i stwierdziłem, że sobie pójdę. Z daleka pokażę, że na Seacie naprawdę byłem, natomiast całą historię opowiem idąc tutaj przez samą halę Volkswagen Group. Poszedłem do Seata tak naprawdę, aby obejrzeć dwie kupry. Jedna z nich to Ibiza, druga to Leon ST, właściwie Leon w wersji 290-konnej. Natomiast spotkałem tam jeszcze jedno ciekawe auto, ale zacznijmy od kupry. Na początek Ibiza. Seat Ibiza przeszła niedawno facelifting, zmiany objęły także sportową wersję Cupra. Z przodu pojawiły się biksenonowe reflektory oraz światło LED do jazdy dziennej. W podobnej technologii wykonano światło tylne, zaś pod nimi widać najciekawszy element, zderzak z wielkim dyfuzorem i centralnym wyprowadzonym układem wydechowym. Uzupełnieniem nowego wyglądu są 17-calowe koła dostępne w modnym czarnym kolorze. Największa zmiana zaszła pod maską. Zrezygnowano ze stosowanego wcześniej silnika 1.4 TSI. Teraz mamy 1.8 TSI o mocy 192 koni i 320 Nm. Ten sam, który napędza Volkswagena Polo GTI. Z nową jednostką napędową mały Seat rozpędza się do setki w 6,7 sekundy, czyli 30 szybciej niż dotychczas. Prędkość maksymalna wynosi 235 km na godzinę. Druga kupa Cupra to Seat Leon Cupra 290 i tym samochodem Seat pochwalił się właśnie też we Frankfurcie. Pod maską znajdziemy ten sam silnik, ale z większą o 10 koni mechanicznych mocą. Moment obrotowy został utrzymany na dotychczasowym poziomie, wynosi 350 Nm, ale wciąż jest dostępny w szerokim zakresie od 1700 do 5800 obrotów na minutę. Podstawowe osiągi pozostają identyczne, czyli osiągnięcie setki ze startu zatrzymanego zajmuje 5,7 z DSG, 5,8 ze skrzynią ręczną. Dla amatorów najlepszych osiągów wciąż będzie dostępny pakiet Sub 8 Performance, czyli nazwa nawiązuje do czasu, który Cupra 280 osiągnęła na torze Nürburgring, czyli poniżej 8 minut. W skład pakietu wchodzą hamulce Brembo z tarczami w większej średnicy, 19-calowe pomarańczowe koło z oponami Michelin Pilot Sport Cup 2 oraz osłony progu w kolorze nadwozia pozwalające odróżnić wersję pakietową od zwykłych Leonów Cupra. By nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z nowością i większą mocą silnika, na tylnej klapie umieszczono oznaczenie modelu Cupra z dopiskiem 290. Czy za rok doczekamy się odmiany 300? Mimo pokaźnej mocy i dobrze znanej nazwy Cupra, moje zainteresowanie wzbudziło inne auto, a mianowicie większe zainteresowanie, a mianowicie Cross Sport, czyli taki prawdziwy cross, takie skrzyżowanie wszystkiego, co się da, a mianowicie zarówno nadwozia coupé, jak i auta, które znamy pod nazwą Cupra, a to i do tego wzmocnionego do 300 koni, plus, uwaga, Seat Leon Experience, czyli napęd na 4 koła i podwyższone nadwozie. Odpowiednie osłony oczywiście naokoło, a więc dostajemy tak naprawdę Leona Experience w wersji z nadwoziem coupé i z znacznie większą mocą, 300 koni. Tu pachnie naprawdę bardzo mocną krzyżówką i zapowiedzią, że w Seacie w najbliższych latach będzie się działo.
prawda Tiguan nie cieszy się aż taką popularnością jak Golf czy Passat, a jednak właśnie ten model wzbudził na stoisku Volkswagena największe zainteresowanie. W końcu to jest najnowszy model zaprezentowany przez tego producenta. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Stylistycznie auto oczywiście nawiązuje do poprzednika, ale w przeciwieństwie do nowej generacji Golfa w tym przypadku zamiast ewolucji mamy małą rewolucję. Nic dziwnego, producent chciał upodobnić Tiguan do najnowszych modeli z portfolio i to się udało aż za dobrze. Dlaczego? Niektórzy twierdzą, że jest to napompowany Passat wariant z dużymi kołami. Być może jest w tym trochę racji, ale jeśli komuś się podoba obecna oferta Volkswagena, to nowy Tiguan z pewnością skradnie niejedno serce. Również wewnętrzny zwolennik Volkswagenów poczuje się jak w domu. Wszystko jest poukładane, na wskroś funkcjonalne, dość proste, ale eleganckie. Nowy model jest o 60 mm dłuższy, o 30 szerszy, ale waga średnio spadła o około 50 kg. Auto jest również o 33 mm niższe, ale najważniejsza zmiana to zapewne rozstaw osi. Ten zwiększył się o 77 mm do wartości 2681 mm. Z tyłu wygospodarowano 29 mm więcej na kolana, zaś w bagażniku zmieści się teraz 615 litrów w standardowym układzie lub 1665 po rozłożeniu tylnej kanapy. Pod maską pojawi się jeden z 8 silników. Po stronie jednostek benzynowych TSI mamy odmiany o mocy 125, 150, 180 od 220 koni, a w strefie TDI znajdziemy wersje dysponujące mocą 115, 150, 190 i 240 koni.